Idę odwiedzić misia. Ciekawe, co porabia. Tak dawno się do mnie nie odzywał. Obraził się na mnie, czy co? Puk, puk! Cześć, misiu. Jak się masz? Cześć, Maszo. Nie najlepiej. Chyba coś mnie bierze. Zimno mi. Misiu, ty chyba jesteś chory. Gdzie masz termometr? Zaraz sprawdzę, jaką masz temperaturę. No proszę, 38,5. Misiu, ty powinieneś leżeć w łóżku. Usiądź sobie na razie, a ja zaraz zadzwonię po lekarza. A po co? Aż tak źle się nie czuję. No właśnie widzę. Dzwonię i już. Halo, dzień dobry, tu Masza. Miś się rozchorował. Kaszle i ma gorączkę. Proszę przyjechać go zbadać. Dobrze, Maszo. Postaram się przyjechać jak najszybciej. Dziękuję, czekamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pomóc misiowi. Tak marnie dziś wygląda. Spokojnie, zaraz zbadam pacjenta i wszystko będziemy wiedzieć. Dzień dobry. Misiu, zbadam cię teraz. Dzień dobry. O, widzę tutaj ewidentne przeziębienie. Misiu, musisz leżeć w łóżku, pić syrop, ciepłe herbatki, jeść ciepłe posiłki. Chyba ktoś niedostatecznie się tu ubierał i się przeziębił. Tak, to mogło być wtedy, kiedy złapał mnie deszcz na pikniku z Maszą. Dziękuję, pani doktor. Nie ma za co. Proszę dbać o siebie i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękujemy. Ja już się misiem zajmę. Do widzenia. Do widzenia. No to, misiu, musisz leżeć w łóżku. Ty odpoczywaj, a ja idę zrobić ci ciepłą herbatkę i podam ci syrop. Proszę, wypij to. Ale niedobre. To był syrop, misiu. A tu proszę, ciepłą herbatkę masz. Misiu, ale musisz być przykryty kocem, bo inaczej nie wyzdrowiesz nigdy. Misiu, zachowujesz się jak dziecko. Misiu, może jesteś głodny? Może zrobić ci kolację? Nie, dziękuję. Nie jestem głodny. Misiu, zaczekaj. Poprawię ci poduszkę, bo krzywo leży. Będzie bolała cię szyja. No już w porządku, teraz będzie ci wygodnie. Dziękuję. Misiu, może zaśpiewam ci coś, jak nie możesz zasnąć? Misiu, słyszysz? Misiu! Misiu, zaśpiewać coś? Misiu, śpisz? Już nie. Właśnie mnie obudziłaś, Maszo. Przepraszam, misiu, nie chciałam. Wiem, Maszo, nie martw się. Już chyba wyzdrowiałem. Jeżeli podobała ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.